Cześć, tu Stefan Olga 9 Paweł Mariusz. Dzisiaj jest 15 października, sobota, i wybieram się właśnie na tarnicę SP BI001. Korzystam z takiej okazji, że jestem w gościnie u rodziny, można powiedzieć u podnóża Bieszczad, więc próbuję zaatakować tarnicę. Oczywiście nie ma innego wyjścia, może by mi się nie udało, więc ze sobą radio ręczne, jak zawsze, radio KF-owe z antenami. No i przede mną pierwszy drogowskaz tarnica 2 godziny 10. Ja myślę, że to zrobię szybciej. Już można powiedzieć, trochę tam metrów w nogach mam, więc może nie będzie problemu z jakąś tam kondycją. Pogoda jest pochmurna, gdzieniegdzie są przejaśnienia. Przede mną szczyty są w chmurach. Co jeszcze, zaczynam z wysokości 633 plus minus korekcja zegarka. Bardzo dużo ludzi przed szczytem, jak to wszyscy mówią, i najdroższy parking w Polsce 20 zł, ale przy okazji są toalety, nie trzeba nigdzie tam po krzakach załatwiać spraw. Co jeszcze? Bilet na wejście 8 zł do parku. No i tyle na początku relacji. Jak na razie to jest podejście, bardzo, można nie powiedzieć, bo podejście. Ścieżka do podejścia bardzo łagodna. Już na podejściu, takim można powiedzieć ala podestowym. Od jakiegoś czasu musiałem się już rozebrać do termoaktywnej odzieży. Koszulki, 11 stopni pokazuje zegarek. No więc trening będzie pozytywnie zaliczony. Zresztą tu czapka źle leży. No nic, do następnego spotkania. Z podestowego podejścia okazało się i skończyły niedawno temu podejście kamiennych schodów. Teraz ścieżka wije się leśną taką, to znaczy szlak wije się leśną ścieżką. Dyszę, oczywiście jak zawsze. Muszę się przyzwyczaić do rozrzedzonego, świeżego powietrza. Przed chwilą zrobiłem taki postój w takiej chatce. Posiliłem się, zjadłem jakieś banana. Skórkę wziąłem ze sobą. Żadnego kosza tam nie widziałem. Myślę, że na górze, ewentualnie po drodze coś będzie. Droga wije się już tutaj ścieżką, gdzie jest bardzo dużo liści, turystów też bardzo dużo, chodzących, schodzących. No i tak powoli ciągnę do góry. Jesień już postępuje, bardzo zaawansowanie. Już co niektóre drzewa liściaste są ogołocone z liści. Ścieżka teraz delikatnie w dół się wije. Znowu jakiś podest. Jakiś na pewno ciek wodny pod tym potostem, pod tym pomostem płynie. Przepraszam, że się tak mylę, ale postaram się składnie tutaj mówić. Jak na razie szlak bardzo podobny do szlaku w Beskidach. Zobaczymy, co będzie tam na górze, jaka będzie
możliwość rozwieszenia anteny, możliwości internetowe, no, zobaczymy. Ale jak na razie sceneria jest bardzo ładna. To wam pokażę, jak jest las zarzucony. Wszystkie kolory, można powiedzieć, tęczy. Tak, podejście dość strome, ale można powiedzieć, zrobione są schody z takich desek podparte kamieniami. No i tak powoli się wchodzi. Oczywiście nie wiem, co będzie dalej, a więc oszczędzam tutaj siły na tą dalszą spinaczkę. Szedłem za linii drzew, już na odkrytym terenie. Już tutaj przede mną nie będzie żadnych drzew, a więc można powiedzieć, ruszył się wiatr. Więc ubrałem kaptur softshella, żeby mi tutaj nie przewiało. Ta czapeczka taka termoaktywna jest troszeczkę mokra. Podejście teraz już się zaczyna konkretne, więc już trzeba kroczek za kroczkiem. Oto schody usypane z kantówek czy tam z drewna i kamieni, więc trzeba będzie oszczędzać siły. Pogoda pochmurna, szczytu od czasu do czasu nie widać. Pojawia się krzyż, który jest na szczycie. No i ale idę do góry. Pozdrawiam. Stefan Olga 9, Paweł na Paweł. Sugar Oscar 9, Papa Support Wars. Kursota. Oscar Echo 3, Tango Bravo Uniform. Kursel. Tango Bravo Uniform 5-9. Kursel, Kursel, you hear 4-3, 4-3, lot of square, lot of square. 4-3, Uniform. Thank you, 73, good luck. Sugar Oscar 9, Papa Supportable. Sugar Oscar 9, Papa Supportable, CQ Sota. Ubaw na szlaku, co niektórzy niedysponowani. Alkohol jeszcze wczoraj nie wywietrzał. Tak jak oglądacie, a nie chodzicie po górach, zainwestujcie chociaż w byle jakie góry z jakimś agresywnym protektorem, bo tutaj to cyrk widzę. A jak nie tylko tutaj, ale tutaj też najwięcej. Trampki, tenisówki, buty zimowe. Co zrobić? Udało mi się zrobić 9 łączności na 40 metrach. Jest godzina 12.14. Spieszę się na obiad. No i trzeba się pożegnać i podziękować przede wszystkim wszyscy, co oglądają, komentują, lajkują. I do następnych spotkań. W tym tygodniu, można powiedzieć, w tym weekendzie to tylko tarnica. Jutro powrót do domu, więc nie będzie czasu na to, żeby gdzieś iść wejść na jakąś górkę. Chociaż jest tutaj trochę tutaj górek wokół tej mojej miejscowości, w której przebywam. To wszystko. Dziękuję bardzo. Szkoda, że to nie słoneczny dzień. No ale jest jak jest. Pozdrawiam. Stefan Olga 9, Paweł, Mariusz. Dziękuję bardzo. Cześć. Do widzenia. 73.